Jakie są cechy cywilizacji turańskiej według Feliksa Konecznego? Anna Mandrela, zapraszam na program Problemy Filozofii. Jak Państwo widzą, program Problemy Filozofii zostaje reaktywowany po dłuższej przerwie. Doczekał się już własnego tła i własnej czołówki. Bardzo zachęcam do tego, żeby w komentarzach pozostawić swoją opinię na temat tej czołówki, tego tła oraz również pytania, zagadnienia, jakie chcielibyście, żeby zostały poruszone. Mam nadzieję, że ten cykl będzie się rozwijał. Zachęcam również do tego, żeby wspierać mój kanał. Działam niezależnie, tylko dzięki Wam mogę się rozwijać. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to koniecznie subskrybujcie kanał. Właściwie dzisiaj miał być temat inny, jeśli chodzi o reaktywację, gdyż mam bardzo wiele pomysłów na ten cykl, ale w związku z tym, co dzieje się obecnie, ponieważ nie chcemy również, żeby te tematy filozoficzne były zawieszone w próżni, ale żeby niejako przez nie pozwolić sobie na zrozumienie tego, co dzieje się obecnie. I nie będę tutaj przedstawiać dokładnie bieżących wydarzeń, ani stawiać się po czyjejś stronie, tylko chciałabym, żebyśmy na te bieżące wydarzenia spojrzeli dzisiaj z perspektywy Feliksa Konecznego, o którym warto mówić, a o którym mało się mówi. Był on wielkim polskim myślicielem, który głównie zajmował się teoriami dotyczącymi cywilizacji, co również możemy określić jako element filozofii. Feliks Koneczny żył w latach 1862-1949, a jego główne dzieło o wielości cywilizacji zostało napisane w 1934 roku. Czym jest cywilizacja według Feliksa Konecznego? Otóż on przez cywilizację rozumiał po prostu metodę życia zbiorowego. Do cywilizacji należą bardzo różne przejawy życia, chociaż cywilizacja odróżnia się od tego, czym jest kultura. Feliks Koneczny używał tutaj takiego specyficznego pojęcia quincunxa, to jest pięciomian bytu, to jest taki czynnik, który on określał jako cywilizacjotwórczy, do którego należą takie cechy jak zdrowie, dobro, dobrobyt, prawda i piękno. I porównywał w różnych cywilizacjach ze sobą te zagadnienia, przez to wskazywał na ich podobieństwa i na ich różnice. Wyróżnił cywilizacje starożytne, do których należała bramińska, żydowska i turańska, oraz cywilizacje powstałe później, nowożytne, i to arabska, bizantyjska i łacińska, którą uważał za najdoskonalszą. Te cywilizacje również, każda z nich ma swoje zasady, ale te poglądy Konecznego byłyby dzisiaj uznane za niepoprawne politycznie. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj się twierdzi, że cywilizacje ubogacają się, że im więcej ludzi z różnych cywilizacji w danym społeczeństwie, tym bardziej jest ono ciekawe, tym bardziej jest ono ubogacone. Koneczny zaś twierdził, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Nie można należeć do dwóch cywilizacji oraz uważał, że zawsze, gdy dojdzie do jakiegoś zmieszania tych cywilizacji, to przez pewien moment będzie to taki okres stagnacji, ale na dłuższą metę zawsze ta cywilizacja, która jest niższa, jeśli chodzi o poziom etyczny, niestety zwycięży, ponieważ łatwiej jest człowieka zdemoralizować, zepsuć, niż ukształtować w nim cnoty. Więc jeśli mamy do czynienia z cywilizacją wyższą i do niej wprowadzimy wpływy czegoś niższego, no to będzie to zawsze kosztem tej cywilizacji. Konsekwentnie zostanie ona zniszczona. Mieszanki cywilizacyjne giną, twierdził Koneczny, ponieważ brak im spójności.
Cywilizacje, które są na styku, będą naturalnie się zwalczać i każda cywilizacja dąży do tego, żeby jakimiś metodami ucywilizować sąsiada, który jest obok. Wielka szkoda, że Felix Konieczny nie skończył pisania książki poświęconej specyficznie cywilizacji turańskiej. Wiemy, że ją zaczął, gdyż pozostawił po sobie notatki. Tak jak ukończył książki dotyczące cywilizacji żydowskiej, mamy tutaj trzy tomy cywilizacji bizantyjskiej, cywilizacji łacińskiej, to te informacje zawarte o cywilizacji turańskiej możemy prześledzić, jeśli chodzi o jego artykuły, o jego odczyty, jak i również informacje zawarte w książce o wielości cywilizacji, która jest jego główną książką na ten temat. To, co dzieje się w Rosji, Rosja, niektórzy uważają Rosję za cywilizację bizantyjską i Konieczny twierdził, że to nie jest prawda, że cywilizacja rosyjska nie ma tak naprawdę wiele wspólnego z bizantyjską, jakie są cechy tej bizantyjskiej, też może sobie o tym powiemy, ale że tak naprawdę Rosja zarówno wcześniej, jak i za czasów Koniecznego, czyli w latach 30., gdy on to pisał, jest cywilizacją turańską. I właściwie, jeśli tak to prześledzimy, to do dzisiaj możemy te cechy cywilizacji turańskiej odnaleźć. Jeszcze raz mówię, że dzisiaj patrzymy na to z perspektywy Koniecznego. Ja nie chcę Wam narzucać żadnej wersji. Każdy z Was może sobie zastanowić się, czy rzeczywiście to pasuje do tego, co dzieje się w Rosji, również z perspektywy konfliktów, z jakim mamy teraz do czynienia, bo gdy omawiamy wydarzenia bieżące, bardzo mało mówi się o tej perspektywie. Czym jest cywilizacja turańska? Konieczny dzielił również cywilizacje na sakralne i niesakralne. Turańska będzie jego zdaniem cywilizacją niesakralną z supremacją sił fizycznych. Życie publiczne będzie tam oparte na prawie prywatnym. Ustrój wziął się z takiego ustroju obozowego tych ludów, które tam wcześniej żyły i nie ma etyki w życiu publicznym. Zaraz to sobie jeszcze rozwiniemy. Moskwa, jego zdaniem, przejęła pojęcie państwowe od Mongołów, administrację zaś od Tatarów, a z terenów Kazachstanu przejęła obyczaje warstw wyższych. I te wpływy bizantyjskie, jak on mówi, o czym już powiedzieliśmy, były tak naprawdę bardzo słabe. Chociaż mamy w Rosji prawosławie, czyli chrześcijaństwo, to jednak pomimo, że jest to również chrześcijaństwo, to jeśli chodzi o cywilizację, mamy tutaj dwie różne cywilizacje. Ta łacińska, czy jeszcze inna, którą on kojarzył z niemiecką, a ta wschodnia, to są tak naprawdę dwie różne cywilizacje, o czym również warto wiedzieć, gdyż teraz będziemy się z ludźmi z tej cywilizacji stykać. Jak to jest w przypadku Ukrainy, o tym może się na koniec jeszcze zastanowimy. Początki tej cywilizacji turańskiej. Ich kolebką jest Azja Północno-Wschodnia i możemy sobie tutaj wyobrazić te tereny Wielkiego Stepu, gdzie właśnie się ta cywilizacja ukształtowała, czyli mamy takie wielkie tereny. Ci ludzie, którzy się głównie zajmowali hodowlą koni, przemieszczali się, prowadzili na tych stepach takie życie obozowe w grupie i w grupach, które były zwykle skupione przy jakimś wodzu. I właśnie to życie obozowe to jest charakterystyczna cecha, która niejako później wpłynęła na dalsze losy, na to, jak ci ludzie rozumieją życie wspólne, jak rozumieją te wszystkie elementy, które cywilizacje kształtują. Więc całe życie publiczne jest niejako z tego życia obozowego wyprowadzone i jest, co ciekawe, bezetyczne. Nie mamy tutaj takich zasad jak chociażby w cywilizacji łacińskiej. Nie mamy tutaj spojrzenia na jakieś obiektywne, moralne prawa, zasady, ale cały lud zależy i patrzy na wodza, który jest rozumiany jako Bóg lub jako półbóg, który jest panem życia i śmierci.
Możemy tutaj nawiązać do Dżingis Hana, który był twórcą Imperium Mongolskiego. To jest właśnie ta turańska cywilizacja, który wyrażał się, że czuję największą radość, gdy rozlewam krew moich wrogów. Więc tutaj jeszcze raz spróbujmy to zrozumieć. Skupmy się na tych najważniejszych cechach, czyli militarna organizacja społeczeństwa, ten władca, którego władza jest właściwie bezgraniczna, nie zna granic. Wódz jest kochany, co ciekawe, jednak pod pewnymi warunkami. On jest władcą totalitarnym, ale o ile w jakichś wyprawach militarnych osiąga zwycięstwa, no to ten lud go popiera, czuje się silny. O ile tych zwycięstw nie ma, o ile nie ma ekspansji, o ile są jakieś porażki, no to wtedy lud przestaje wierzyć temu wodzowi. Dlatego na tym wodzu w cywilizacji turańskiej, to już jest właśnie tam przekazywane od pokoleń, ciąży cały czas taka powinność, że on powinien zdobywać kolejne kraje, że on powinien walczyć i wygrywać i wtedy jest przez swoje społeczeństwo uznawany właśnie za dobrego wodza. Boska cześć domaga się takiej boskiej czci. Jeśli się tutaj przyjrzymy, to ten element możemy w różnych etapach życia politycznego Rosji zobaczyć. Czy to chociażby u carów, czy to u Stalina, czy nawet w obecnych czasach, tak jak rosyjska propaganda przedstawia Putina. Więc widzimy ten taki element kultu, jakiego nie widzimy chociażby u prezydentów w krajach zachodnich. Tam jest wyraźny w cywilizacji turańskiej ten właśnie kult wodza. I co jest też charakterystyczne dla cywilizacji turańskiej, społeczeństwo może się rozwijać tylko w ramach wskazanych przez oligarchów. Więc mamy wodza, mamy tych oligarchów i oni niejako wykazują ramy, co wolno, a nie wolno. Jak ma się rozwijać kultura, jak ma się rozwijać społeczeństwo. I Konieczny zauważa, że jest to zupełnie inne niż w przypadku chociażby oligarchii, która miała miejsce w Wenecji, gdzie też mamy jakiś oligarchów, ale oni ograniczają się do polityki, a aż tak bardzo nie wkraczają w sprawy społeczne, w zwykłe życie mieszkańców. Natomiast w cywilizacji turańskiej ten etos społeczny, to jak się społeczeństwo ma zachować, nie jest zależne od jakiejś etyki, która byłaby obiektywna, ale od arbitralnej samowoli władców. I ktoś tutaj może zapytać, co za tym z religią, ponieważ też się czasami widzi Putina odwiedzającego cerkiew, wydawać się może, że właśnie jest to kultura jakoś tak religijna. Jednak inne jest zupełnie rozumienie religii w tej cywilizacji turańskiej niż w cywilizacji łacińskiej, gdzie religia ma być na pierwszym miejscu, gdzie właśnie w cywilizacji łacińskiej mamy to pojęcie społecznego panowania Chrystusa Króla, gdzie władca musi się niejako również, jeśli chce spełnić te normy etyczne, do tej etyki dostosować. Tam nie ma czegoś takiego, aby jakaś religia narzucała władcy pewną etykę. I chociaż widzimy zewnętrzne formy, widzimy jakieś obrazy, ikony, modlitwy, to jednak religia, jeśli jest, powinna być wykorzystywana jedynie do celów politycznych. Nie może ona być nigdy ponad polityką. Nie może ta religia mówić władcy, co on ma robić. Nie może mieć wpływu na moralność publiczną ani na stosunki społeczne. Więc widzimy, że ranga tej religii jest o wiele niższa, bardziej może sprowadzona do pewnej tradycji lub kultury, niż do czegoś, co powinno społeczeństwo organizować. To jest tutaj bardzo ważne i to jest moim zdaniem element często zapominany. O czym jeszcze pisze Konieczny, jeśli chodzi o cywilizację turańską? Dla niej nie jest ważny rozwój nauk. Ona tak naprawdę żadnych nauk aż tak nie rozwija, natomiast bardzo
szybko przyswaja sobie różne informacje z dziedziny wojskowości. I tutaj ta wojskowość jest na pierwszym miejscu dla tej cywilizacji. Rzeczywiście tutaj ta wojskowość jest bardzo ważna. Co jeszcze? Kwestia zupełnie inna, jeśli chodzi o rodzinę, mogłoby się wydawać, że mamy tam takie jeszcze tradycyjne pojęcie rodziny. Natomiast cywilizacja turańska jest właściwie w swej tradycji, w swej pierwotności, gdy mamy jeszcze tam te społeczeństwa obozowe, plemienne, jest poligamiczna, nie jest monogamiczna. I właściwie w innym miejscu pisze Koneczny, że ta cywilizacja tak naprawdę uznaje zarówno monogamię, poligamię, jak i konkubinat. Nie ma to takiego wielkiego znaczenia. Niektórzy by się mogli zdziwić, ale chociażby jest ta różnica pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem, że prawosławie w wyjątkowych sytuacjach, co prawda, ale zezwala na drugi ślub, na ponowne zamążpójście, jeśli pierwszy związek się rozpadł. To również jest ciekawe, bo w Rosji akurat mamy bardzo wysokie statystyki, jeśli chodzi o rozwody. Również kwestia aborcji na tamtych terenach, bardzo liberalne prawo. To również pokazuje, że tutaj ta etyka wywodząca się z religii nie ma wpływu właściwie na to, jak społeczeństwo jest urządzone i na to, jakie panują obyczaje. Inne zupełnie rozumienie prawdy. W cywilizacji łacińskiej prawda będzie zgodnością myśli z rzeczywistością, więc mamy jakąś obiektywną prawdę. Tam jest zupełnie inne rozumienie prawdy. Bardziej będzie ona ufundowana na człowieku i właściwie ten, kto ma większą władzę, on będzie swoją wersję wydarzeń narzucał. Można zatem kłamać, manipulować, aby swój cel osiągnąć. No, tutaj nie chcę generalizować, ponieważ też to mistyczne, realistyczne rozumienie prawdy niejako jest w naturze każdego człowieka, więc zapewne są tam również ludzie, którzy mają naturalne takie poczucie sprawiedliwości. Jednak właśnie ta cywilizacja turańska jako taka bardziej jest otwarta na propagandę, na manipulację, na to, żeby tą prawdę do swoich partykularnych celów przeinaczać. Tutaj oczywiście nie chciałabym tworzyć jakichś stereotypów, mówię tutaj o poglądach Feliksa Konecznego, ale sama rozmawiając kiedyś z jednym Rosjaninem, byłam w takiej sytuacji, to było w czasach, gdy mieszkałam w Tajlandii, jeden z moich sąsiadów był Rosjaninem i poprosił mnie o radę, ponieważ związał się tam z kobietą z Tajlandii, która była z nim w ciąży, a za kilka dni przyjeżdża do niego żona z Rosji i zastanawiał się, jak on ma teraz wyjść z tej sytuacji, żeby tej kobiecie z Tajlandii nic nie powiedzieć, że przyjeżdża ta żona, a żeby ta żona też nie dowiedziała się, że on tutaj ma jakąś tajkę. I ja byłam zaskoczona, gdyż w ogóle nie było w nim jakichś wyrzutów sumienia ze względu na tą sytuację, tylko jedyne co było, to zastanawiał się, jak tutaj nakłamać, żeby jakoś wyjść z tej sytuacji i nie stracić ani jednej, ani drugiej kobiety. Więc no, można powiedzieć, że taki przypadek może się też pojawić zarówno u kogoś innego, ale są to też takie cechy właśnie tej cywilizacji według Konecznego, więc mam nadzieję, że dostrzegamy tutaj różnice. Przecież jeśli chodzi o Polskę, to Koneczny też twierdził, że nie zawsze Polska była równoznaczna z tą cywilizacją łacińską, gdyż też mamy wpływy, czy to żydowskie, czy czasami właśnie na pograniczu również wpływy tej cywilizacji turańskiej. Lud łączy się w armię, potrafi się łączyć w armię, ale nie w społeczeństwo, tak jak Koneczny rozumie społeczeństwo. To też jest ciekawe, więc bardziej chodzi tutaj o taki wspólny cel wojenny, niż tworzenie jakichś lokalnych społeczności, czy też samorządów. Cała aktywność polityczna ma tutaj charakter wojskowy, a władców nie obowiązuje moralność i nie ma odrębnego prawa publicznego, które by jakoś dbało o ten interes publiczny, o interes wspólnotowy. Jest jedynie prawo prywatne, które niejako później rolę tego prawa publicznego też przejmuje.
No i tutaj taka obozowa, właśnie ta dusza, ta obozowa dusza, czyli też gdy miałam program na ten temat z Ewą Kurek, to ona mówiła o innym rozumieniu duszy w tej cywilizacji, o rozumieniu takiej duszy jako wspólnej, również wspólnej odpowiedzialności za pewne rzeczy i również o takim myśleniu, że jeśli jest wojna i ktoś w tej wojnie ginie, to widocznie tak miało być, więc inaczej wyglądają czyny, odpowiedzialność za te czyny, za jakieś zbrodnie. I można to sobie inaczej wytłumaczyć, więc nie ma takiej skruchy, nie ma poczucia winy, jeśli się kogoś zabiło. To są te cechy, mam nadzieję, że one dzięki nim możemy sobie jakoś wytłumaczyć, dlaczego akurat tak, a nie inaczej dzieje się co jakiś czas na tamtych terenach. Możemy się przyjrzeć tutaj przykładom władców rosyjskich, takich jak na przykład słynna caryca Katarzyna II, która była ambitna, która była żądna krwi, która właściwie doszła do władzy w wyniku spisku przeciw swojemu własnemu mężowi Piotrowi III, który został zamordowany i wtedy dopiero ona mogła objąć tron. Czy mamy tutaj chociażby przykład Piotra I Wielkiego, mamy tutaj zdjęcie, w którym on stoi obok patriarchy i ogląda zwłoki, które się pojawiły w wyniku buntu szczelców, który był stłumiony i później on właśnie cały czas jako władca już był bezwzględny. Mamy wiele ofiar, które chociażby pochłonęła zarządzona przez niego budowa Petersburga. Gdy skazywał kogoś na śmierć, to te wyroki przewidywały nawet ćwiartowanie oprócz ścięcia i oprócz powieszenia, a te egzekucje były publiczne, mieszkańców zmuszano do ich oglądania. Więc warto tutaj prześledzić właśnie te wszystkie dzieje Rosji, poszczególnych władców. To też jest może odpowiedź, dlaczego akurat komunizm tak bardzo się na tych terenach przyjął. Więc tutaj mamy tą mentalność rosyjską według Konecznego. No i tutaj jest pytanie, do jakiej cywilizacji zaliczyć Ukrainę, która właściwie cały czas szuka swojej tożsamości, która jeśli się zapytamy tam o bohaterów, no to tych bohaterów zbyt wiele nie ma. W takiej sądzie, która została przeprowadzona, to albo jako bohatera wymienia się Chmielnickiego, albo wymienia się Banderę. A tutaj jeśli chodzi akurat o Chmielnickiego, to jest nawiązanie do tej tradycji kozaków, która również wywodzi się z tej cywilizacji turańskiej, więc właściwie Ukraina musi się zdecydować, czy chce przejąć te elementy, które przez jakiś czas były jej przekazywane od strony cywilizacji łacińskiej, gdzie duża część Ukrainy była polska, czy się chce zdecydować na tą cywilizację turańską, czy jeszcze może na bizantyjską. I tutaj właśnie może ta niestabilna sytuacja Ukrainy, którą widzimy cały czas, wynika stąd, że nie ma swojej takiej cywilizacyjnej tożsamości, a narzucanie jej takiego właśnie banderyzmu, czy też właśnie nawiązywanie do tej tradycji kozaków, no to jednak jest spychanie jej w tą również cywilizację turańską, która z tych opisanych przez Konecznego, no jednak jeśli chodzi o etykę, jest jedną z bardziej negatywnych, co teraz tutaj właśnie widzieliśmy. Więc rzeczywiście należy pytać o tą tożsamość. Na koniec jeszcze, ponieważ niektórzy mylą tą cywilizację turańską z bizantyjską, to warto powiedzieć o tym, co jest między nimi podobne, a co się różni. To, co jest podobne, to również w bizantyjskiej mamy niezależność polityki od moralności tak naprawdę. A to, co się różni, to tutaj mamy prawo publiczne, czego nie mamy w turańskiej. To prawo publiczne jest nawet ponad prywatnej. Potężna biurokracja i bardzo rozbudowane wszystkie dziedziny prawa, ale ponieważ i w tej turańskiej, i w bizantyjskiej władza polityczna ma być ponad religijną, więc religia jest zepchnięta do roli
instrumentalnej, do roli właśnie takiego czynnika wykorzystywanego przez państwo. I to widzimy również w historii, jak często cerkiew po prostu była politycznie wykorzystywana. O wiele łatwiej dała się politycznie wykorzystać do różnych celów, niż mamy to w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego. Mam nadzieję, że skrótowo udało mi się wyjaśnić te cechy i jest ciekawe, żeby na to, co się dzieje obecnie, właśnie przez pryzmat Konecznego i jego teorii spojrzeć. Chciałabym jeszcze zacytować Konecznego, skoro już tyle o nim mówimy. On się zastanawiał nad właśnie takimi syntezami tych cywilizacji. I on twierdził coś takiego: jestem innego zdania niż wszyscy. Syntezę Zachodu z Wschodem uważam za czczy frazes literacki. Widoczna obecnie w Polsce mieszanina cywilizacyjna jest w moich oczach świadectwem upadku cywilizacji. Cywilizacja albo jest czysta, albo jej nie ma. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Upadła Polska dlatego, że poszukując niby syntezy Zachodu ze Wschodem, zrobiła z siebie karykaturę cywilizacyjną i upadnie znowu, jeśli nie przestanie na nowo tej karykatury urządzać. No to bardzo tutaj moim zdaniem cenne słowa i ja nie chciałabym tych słów odnosić do jakichkolwiek gierek politycznych, które dzisiaj występują, do jakichkolwiek tutaj układanek na scenie politycznej, ale żebyśmy oprócz tych bieżących wydarzeń na scenie politycznej zastanowili się głębiej nad problemem cywilizacyjnym w tym wszystkim, na to, jaką cywilizację chcemy budować, na jakich zasadach, na jakiej etyce, co przekażemy dzieciom, co wybierzemy. To są tutaj również ważne pytania, o których często zapominamy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Anna Mandrela, to był cykl Problemy Filozofii. Mam nadzieję, że wkrótce na moim kanale zobaczycie kolejne odcinki i ja Was zapraszam, bo na moim kanale zawsze znajdziecie jakieś programy w niedzielę o godzinie 19 albo w czwartki o godzinie 18:30. Jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście pozostawili koniecznie komentarz, jak Wam się podoba ten cykl po odświeżeniu, jakie tematy chcielibyście tutaj zobaczyć. Kliknijcie kciuki w górę, subskrybujcie, rozpowszechniajcie te programy na swoich mediach społecznościowych, na Facebooku. To jest bardzo ważne, ponieważ jak widać YouTube bardzo tnie zasięgi, a też wiele osób jeszcze nie zna po prostu tego kanału. I na koniec jeszcze raz serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy również finansowo wspierają mój kanał, na przykład przez comiesięczny przelew. Jestem bardzo serdecznie tym osobom wdzięczna i wszystkim, którzy to robią, proszę ich również, aby mi pozostawili gdzieś swój adres mailowy, gdyż raz do roku mamy taki specjalny program tylko dla tych osób, które wspierają kanał. Bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia.